Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gratki, z kolejny Scrap Mechanic. O, myśleliście pewnie, że pojawił się tamten odcinek i nie będzie więcej. Też tak sądziliśmy. Biorąc pod uwagę to, że od pół godziny próbujemy coś nagrać. Moi drodzy, słuchajcie, Scrap standardowo twórcy mówią, że jest świetnie zoptymalizowany i wszystko. Poczekaj, Damian, jak pozwolisz, tylko daj mi dosłownie sekundę, nie? Ja bym ci to podsumował bardzo ładnie. Poczekaj, ja chcę ci to podsumować, ale tak, żeby podsumować naprawdę całkowicie. A, okej, okay, dobra. O, patrz, patrzcie, ja teraz podsumuję całkowicie pracę wszystkich pracowników firmy, która dewelopuje Scrapa. Wiesz co, musiałbyś to niżej postawić. O, masz. Wybijają ci oczy, nie? Jak wchodzisz do tej gry. O. Tak to mniej więcej wygląda. A tu jest ta druga część. O. No nie, co za słowo. Proszę bardzo. Dobrze, o. Proszę to... bardzo. Tak to mniej więcej wygląda. Wracaj na pakę, zwierzęta tam powinny siedzieć. Tak to mniej więcej wygląda. Chodzi o to, że proponujecie nam różne rzeczy. I ja wiem, że z waszej perspektywy wygląda to fajnie i to są fajne pomysły, jak chociażby zebranie kilku osób, które powiedzmy grają w Scrapa czy robią Scrapa, zbudować coś razem, coś wielkiego i tak dalej. Tylko że powiedzmy kilka minusów. Jeśli chodzi o synchronizację tej gry, to host musi mieć mega dobry internet, bo my przy internetach, które mają przynajmniej 10 mega wysyłania, nie jesteśmy w stanie ogarnąć czasami dwóch osób, bo i tak lagi są ogromne. No, to wyobraźcie czasami sobie, jak się te auta nam No robią się transformery po prostu i dokładnie. Tyle. Dokładnie. Także 10 mega nie wystarcza czasami na dwie osoby, a nikt nie ma internetu 100 mega na przykład, żeby nam to wszystko utrzymać. Plus to po pierwsze, same komputery, jakby komputery tak, plus mamy komputer, dobre, który utrzymuje, też musi utrzymywać swój, tak jakby swoją grę plus cały serwer. Jedna osoba to średnio 10 FPS-ów mniej, to już jest sprawdzone. No, przy 5 ja osobiście miałbym gdzieś w okolicy minus 5 klatek. No, tak średnio no, licząc. To tak. Więc gra byłaby niezbyt płynna, plus kolejna kwestia to zebranie tylu osób, jakiś pomysł. Plus pamiętajcie, że budowanie czegoś z takich klocków to nie jest problem, ale kiedy zaczynamy stawiać tak jak chociażby tutaj siatki, to klatek nie ma. Też nie ma. No. Ale dobra, tak to tutaj wygląda. Już pochęciliśmy sobie, będziemy czasami tak robili. My wiemy, że lubicie, jak chęcimy tę grę. Kumun, przyjaciół, najlepiej. Kumun. A tak to, słuchajcie, witamy was w strefie 50,5. Czemu pół, a nie jeden? Nie wiem. Zapraszam, przyjaciel. Strefa 57. Tutaj, jak widzisz, są kosmici. Tak, to nie są nagrody, to są kosmici. To są kosmiczne roboty. Okej. Okay. Tak, wierzysz mi? Chciałbym ci coś pokazać, czekaj. Wykorzystam to. Będę dzisiaj cały odcinek korzystał z tego zamiast podnośnika, okej. Okay. Nie urazisz się, nie? Patrz, a to jest dowódca tych wszystkich kosmitów. O nie! O nie! Wszyscy zginiemy! Także kaczuszki Hadesiaka, zapraszamy chodź, na grupę. Chodź, przyjaciel, patrz. Ale to nie działa chyba. To jest na tiki ustawione. Jak mi wejdziesz przed tego, to nic nie zrobię. Nie, dobra, zadziała. Patrz. Ło! Przyjaciel. Chyba nie. Nie, musisz stać przed tym. No to trzymaj tak dłużej. Teraz. Już. Dobra, jest, udało się. Ja wiedziałem zawsze, że to tu istnieje, nie? Statek UFO. Ej, fajne. Otworzyłem ci sufit przez przypadek, przyjaciel. Otwórz sufit! Bo jak wylecisz, to się otworzy sam. No dawaj. Nie. Nie, czekaj, to podleć jeszcze raz. Okej, okay, rozumiem. Czekaj, to chyba tu jest to? To jest do wyjścia. Przyjaciel, nie, tam jest po lewej jest ten przełącznik. A. O, proszę bardzo. Weź sobie coś do siedzenia i zapraszam. A. Ja sobie wyjdę i zobaczę, jak to wygląda od zewnątrz. Okej. Okay. Jak wylatujesz kosmito, dawaj. Czekaj, bo jestem za gruby. Naprawdę? Nie halo. Wiem, nie leci. Czekaj, totalnie czekaj, nie lecę. Leci do mnie. Lecę. Come on, dawaj. Dawaj. Halo, lecisz w końcu, nareszcie. Halo! Tak, trochę widzę na dwa silniki. Holy moly. To był atak na mnie. Halo, to jest atak.
Co ty robisz tym autą? Na ciężarówkę. Ja mam broń ludzkości. To będzie, to cię wysadzi. Nie. Masz. Nie, to złe palce, grzebalce, nie. Będę ci grzebać. O, dobra. Będę mógł cię, nie mogę tu nigdzie usiąść. Ja cię strzelaj w to, szybko. Nie ma możliwości. Okej, nie ma problemu. A to nie miało lądować. Czym mogę strzelać? Wiem. Załadować działa. Co ty robisz? O nie! Tak ja to. Halo. Szybko. Halo, krążek. Więcej dział. O nie. Halo, czemu zabrałeś mi krążek cebulowy? Jaki krążek? Chodź, przyjaciel, tam sobie helikopterem. Za dużo tych paluchów. Chodź, będziesz moim gościem specjalnym. Od razu klatek jest więcej. No bo siedzę. No lecisz do góry, z tyłu, czy nie? Z tyłu, przyjaciel, do tyłu. Gdzie tu jest? A, tu, o! Co się stało? No wsiadłem. A co się miało stać? Nie rozumiem. Nie wiem. Ja przyjaciel, też nie rozumiem. Lecimy na przejażdżkę. Okej, lecimy na przejażdżkę. Lecimy na przejażdżkę. Okej. W ogóle tam jeszcze były dwa hangary, ej, ty, zgubiłeś się. No wiem, ale przestrzeni. No wiem, zaraz wrócimy tam, ale to jest, wiesz, taki zwiadowczy ten. Ci tak, że te kółeczka totalnie do tego nie pasują. O. Jakie kółeczka? No te kółeczka. Halo, tam. Człowiek za burtą! Jaki człowiek za burtą? Dobra. O, halo, coś ty zrobił! Legitnie wylądowałem. Coś ty, ale zrobiłeś brak klatek totalny, weź coś z tym zrób. Ja cię mam mały problem egzystencjonalny. Pomogę ci. Musisz... Już. Dzięki, ale utknąłem tym, przyjaciel. Okej. Palec ci wsadzę tam. Nie! Gdzie nie powinien być. Nie, przyjaciel, nie! Nie! Proszę. Już. Wiem, że prędzej to usuniesz, przyjaciel. No usunąłem. O, biorę czerwony. No ja biorę niebieski, czerwony dla lamusów. To jest chyba niebieski dla lamusów. No nie, bo napiszcie, chodzi? Który kolor wolicie. O co tu chodzi? Tam rozumiem, że to jest jako dozownik paliwa, tak? Chyba, okej. A czy są tu jakieś przyciski? Są tu jakieś siedzenia? Jaką na tym usiąść? Jakkolwiek się da? Jak mam to otworzyć? Przyjaciel, jak ty w to siadłeś? Wiesz co, na razie chciałbym wiedzieć, jak się z tym, da się tym jeździć do tyłu, chyba nie. O, da się. Jak? Zygzakiem. Zygzak Max. A czemu na pasie startowym jest strefa 69? Dobra, co tu się robi, czym? O nie! Przyjaciel! O co tu chodzi? Chwila. Halo, no tak sobie nie obrócimy. O, dobra, jest, działa. Którym? Przytrzymaj przycisk. Na razie to ja tak jakoś dziwnie się zablokowałem. Fajne to jest. Przytrzymaj drugi przycisk. Dobra. O, wystrzeliwuje się. Aha, muszę trzymać cały czas, żeby tym tak, podlecieć. Tak, o Jezus. Dobra. Tym się szybko ląduje. Ej, fajnie, fajne to jest. Poza tym, że musisz trzymać i... Nie, później nie musisz prawie. Przyjaciel, widzisz, no jak ja poleciałem? Nie? Jak to nie musisz? Nie widzę cię. Gdzie ty o jesteś? Boże, ja się boję, że wy te silniki macie za głośno, nie? Ale gdzie ty jesteś? No czekaj, poleciałem gdzieś tam. Jak później nie musisz praktycznie? No tak. Nie wiem, u mnie te silniki dolne to tak działają, bo działają. Nie wiem. No ja mam chyba jakiś upośledzony model. Czekaj, staram się wrócić do ciebie, ale mam problem, bo mój odrzutowiec się tam przykrzywił trochę. Ja nie wiem, co mam myśleć o moim, bo nie za bardzo te jego silniki chcą, powiedzmy... Nie współpracuje. Pchać mnie do góry, powiedzmy. Średnio, jeśli chodzi o to. Lecę do ciebie, przyjaciel. Dobra, spoko. A ty jesteś na lądowisku? Nie. A gdzie nie jesteś? Jestem obok lądowiska. Próbuję się dostać z powrotem do tego. Tam masz taką małą dziurkę. Znaczy, to nie jest problem. O, teraz w końcu lepiej. A jak się tym lata?
Sadem? To właśnie... No o, jakby tylko skręcasz. Bo ja to mogę tego... O, dobra! Już czaisz? Już czaję, dobra, już wszystko rozumiem. Jaciel, chwila, wróć! Jaciel! Nie. Jak to nie? No nie. Jaciel, wróć. Proszę. Nie. Proszę wróć. Nie. Zrób to dla widzów. Nie. Nie, tak. nie wracam. Tak. Zrób to dla widzów. Nie. Zrób to dla większej ilości Scrap Mechanic. A, to nie wiem, nie wiem. Musiałbym zostać przekupiony. Kurczę. A, jeszcze do góry. Myślę, że za 3 łapki w górę Krystian zostanie przekupiony. Za 3 łapki w górę, dokładnie. Ja za 3000. A nie, bo chwila, bo to... Jestem. Przekupią ciebie, a mnie nie. I później będzie taki nie. Jestem. Przyjaciel, ale przecież twój... się rozbił. Nie. Uuu. Nic się nie rozbiło. Ja się rozbiłem. Nie zwracajcie uwagi na ten męski krzyk. Lubię tak krzyczeć, okej, ziomek. Jaciel, łap mnie, proszę! Chyba nie. Nie rozumiem dlaczego. Bo nie. Aha, rozumiem. A może byś tam... Oddaj to. Co mam ci oddać? Oddaj windę. Jaką windę? Oddaj windę. Ale winda nie jeździ. Jak to nie jeździ? Normalnie. Cześć przyjaciel. Cześć, to co ty robisz? Przyjaciel. Wielki umysły myślą podobnie. Frejer. Znaczy mój przyjaciel najkochańszy. Tak, tak. Cwaniaku. Masz. Cwany. Co ty żeś zrobił za konstrukcję w ogóle? Nie komentuję tego, nie? Ale twój jest podnośnik. Twój. Nie, no twój był. Twój. 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 No zostaw mnie, halo, czemu za mną biegasz jak down? Co ci chodzi? Bo ty biegasz jak down, lol. Masz, co cwaniaku, będziesz mi dalej wanny stawiał? I wypadłeś. No cześć. Bardzo ładny przestrzeń. Dobra, bo ten odcinek zmierza w bardzo wysoki. Bardzo. Ej, ty patrz, wyjdę na drzewo wannami. Ty, to jest wannowe drzewo. Co my robimy ze swoim o życiem? Jezu, co to... A wy lubicie te odcinki, ja was nie rozumiem kompletnie. Co wy robicie ze swoim życiem oglądając nas? Ja nie rozumiem. Ja nie wiem, co my robimy w ogóle w tej grze. Stary, no ty widzisz to? To jest arcydzieło. Co ty zrobiłeś? Widziałeś kiedyś... wiem, drzewo z... na których rosną wanny? Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Jak ja mam podsumować to wszystko, co zrobiliśmy w tym odcinku, powiedz mi. No to podsumowując, chwyciliśmy twórców gry, bawiliśmy może, się na... Może też wy podsumujcie w sekcji komentarzy. Tak, przyjacielu, myślę, że tu w tym momencie zostało nam tylko to. Usiąść wygodnie w wannie. Wow, jakie tu nowe rzeczy w ogóle poddawali z tych modów niektórych. I mam w dupie, tak? O Jezu, przyjaciel! Patrz, to mógłbyś tak przyjaciel, zrobić. Usiądź na tym, proszę. Nie, na tym usiądź, proszę, no proszę, weź, no przyjaciel. Come on. Przyjaciel, no usiądź na tym. Nie! Nie robi się tak, nie! Ale pupę. Nie, a pokazać nie. Ci coś lepszego? Co? Chciałbyś zobaczyć coś lepszego? Ja jestem ciekawy jednej rzeczy, patrz. Patrz. To no, przyjaciel. Przyjaciel. No, chciałem ci powiedzieć, tak mniej więcej twórcy Scrap Mechanica traktują... wszystkich. Traktują swoich... wszystkich. Odbiorców? Jakby to powiedzieć? O Jezu. Mój przyjaciel nie za bardzo przepada za czymś takim. On woli całe pięści. Znaczy, o Jezu. Nieważne. Nie, to jest bardzo zły. Słuchajcie, ja myślę, że to jest... co to jest? W sumie tutaj? Ty jakbyś się uparł, ty patrz. Nie chcę mojej postaci, ani... to znaczy twojej postaci, przepraszam. Ty w sumie jakbyś się uparł, to mógłbyś zrobić taką fajną rzecz, patrz. Jaką fajną rzecz? Taką no, nie stawiaj mi tego G. Patrz, jakbyś zrobił to tak... Jakim ja jestem złym człowiekiem, Boże!
jesteś najgorszym człowiekiem. Ojeju, nie! Nie, to jest, zakończmy ten odcinek, przyjaciel, proszę. Poczekaj, bo ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. To nad sensem życia nie ma sensu życia. Nie, jakby zrobić tak, czekaj, bo jak siada nasza postać? Jakby na boku, okej. Okay. Nie, to czyli jest... musiałbym zrobić ja myślałem, to tak. Ja myślałem, że zrobiliśmy kiedyś najgorszy odcinek. O, nie. Patrz. Tak, tak, tak i tak. Nie. Nie? Nie. Nie. Masz, proszę bardzo. Nie, nie. To jest najlepszy odcinek Scrap Mechanika. Okej, okay, to w takim razie, moi kochani, to byłoby na tyle. Zostawcie nam 1 000 000 łapek w górę, bo to był najbardziej prestiżowy odcinek, jaki mieliście okazję zobaczyć. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Ja nie wiem, co tu się stało. Trzymajcie się ciepło, no i... Cześć. Papa. Cześć. A na G2 jeszcze wbijcie, tak, na G2. Cześć. Cześć.